Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w niespodziewanym odcinku z Dishmartian. Jako, że była długa przerwa, to co ja tu robiłem? Aha, idee dyplomatyczne, humanistyczne, czyli miałem dużo podbijać i okej, stworzyłem jakiegoś bardzo dziwnego raka. Coś zarabiamy, ale dość mało jak na ten okres czasu. No, nasze wojska ilością też nie powalają. Integruje za to już zakon krzyżacki, co jest dobrą dla nas sprawą. No, rzeczywiście agresywnej ekspansji to my za dużej nie mamy, na szczęście. Wygląda na to, że musimy tutaj dalej atakować Wolfgast oraz zdobyć koniecznie Oldenburg, znaczy Bremen. No pewnie, zacznie nam się to wszystko tutaj od kwarantanny, influenza i te sprawy. Co ja na to poradzę? A co to jest? We have gained Peasant Revolt Cassius Belli against. Zobaczcie to. Peasant Revolt. Mamy taki Cassius Belli, 75% agresywnej ekspansji za podbijanie prowincji albo na zmienienie formy rządów. Ciekawe. Dobra, pierwsza moja decyzja, atakujemy Fryzję. Na tym Peasant War Cassius Belli i o, Anglia nie dołączy, jak mi przykro. Podbijemy oczywiście Bremen oraz resztę tutaj prowincji. I myślę, że Brandenburgię tak wezwiemy na wszelki wypadek, jakby się miało coś źle tutaj podziać. No, naszych przeciwników dosłownie miażdżymy podczas jednej bitwy, jaka miała tutaj miejsce. Więc raczej wojna będzie z tych łatwiejszych oraz krótszych. No, po zabraniu Bremenu East Frisii raczej tutaj nie zaatakujemy w ten sposób. Ale Enforce Peasant Rule. Może to zróbmy. Weźmy pieniądze, War Reparation. I zobaczmy, co tutaj się podziało w East Frisii. Jest republiką, ale chyba tylko zwykłą republiką. To takie dość słabe to. Nie, jest Peasant Republic. Wyjebiście! Ja wiem, że i tak tą wojnę przegramy. Węgry zostały zaatakowane przez Osmana. I Węgry zostały zaatakowane również przez Polskę, Litwę i resztę tutaj przydupasów, więc no, jakby to powiedzieć, wystawiłem Węgry i zerwałem z nimi sojusz. No trudno. Trzeba będzie jakoś inaczej tutaj Polskę zaatakować. A tymczasem nasza granica staje się coraz ładniejsza. Węgry aż tak dużo tutaj nie straciły w tej wojnie z Osmanem. No ale jakimś cudem jeszcze nie przegrały z Kretesem wojny z Polską, co jest bardzo dziwne w sumie. Ja natomiast zamierzam wykorzystać moment, że Polska ma wojnę na dwa fronty, no i po prostu w nią wejść. Naszym wargolem będzie odbicie tych prowincji. Za ziemię dołączą? Nie chcę ich za ziemię. Jak dołączą, to dołączą, a jak nie, no to trudno. Próbowaliśmy sobie instytucje. Wtedy już też pójdziemy z technologią dalej do przodu. Wiesz, to mogłem jeszcze pozbierać, żeby prowadzić na przykład dwie na raz. I militarna też nam już za chwilę wpadnie. Dziękuję. Uwielbiam te moje wojny, które miały być szybkie, sprawne i dające mi duży zysk. I kończymy tą jakże dziwną, prostą, małą wojenkę, w której straciłem 36 tysięcy żołnierzy. No tak, było warto, nie było warto, ale zrobiliśmy to. Reszta mojego wojska już też została. A teraz pozbądźmy się buntowników i lecimy dalej. Pamiętajcie, że z kodem Lukas możecie dostać 3% zniżkę na stronie enewa.com, gdzie i tak jak widzicie są strasznie przecenione dodatki do Europy Universalis 4, a sklep jest niezawodny. Linki do tego wszystkiego macie w opisie tego filmu. No i po tych wszystkich naszych wojenkach mamy już linię brzegową. Teraz wypadałoby jakoś zniszczyć Danię, no tylko ten ich sojusz z Moskwą jest dość kłopotliwy. Ups. Przyszłość. Fate of Peasantry. Incident. Na co głosuje Austria? Halo? Jako kolejne tutaj bierzemy oczywiście ilościowe, na czwarte pójdą nam ekonomiczne, co prawda dość późno, ale zawsze to coś, żeby tutaj podewować nasze prowincje, tym bardziej, że mam development cost, a potem weźmy sobie handlówkę. Zrywam sojusz z Danią, ją po prostu trzeba pocisnąć za chwilę, a widzę, że Moskwa ma też takie dość ciężkie tutaj wojny, jest zadłużona, więc możliwe, że nie będzie jej wspierała w nadchodzących wojnach. Masakra z tą autonomią teraz. Wszędzie trzeba ją obniżać. Wszędzie dosłownie. Ogólnie jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, że no jakby to powiedzieć, Crash Remade Agitators się stało, czyli no nie została Republika Chłopska uznana w Holerman Empire, przez co straciłem Cassius Belli, co jest strasznie głupie moim zdaniem. Bo rozumiem, gdyby to była taka już otwarta wojna, że oni mają Cassius Belli na mnie, ja mam Cassius Belli na nich i może coś tutaj podziałać. A tak to realnie to Cassius Belli miałem przez 3 lata. Mega słabe.
No ale my za to lećmy teraz na wojnę z Polską po Płock. Wzywamy do tej wojny Moskwę, żeby samemu za chwilę zaatakować tutaj Danię. Bo jak wiecie, można tak ominąć pewne rzeczy w tej grze, na czym mi jak najbardziej zależy. Flotę też już mamy prawie gotową, 50 galer. Raczej powinniśmy wygrywać bitwę, ewentualnie ponosić duże straty i je wygrywać. No i od razu atakujemy o Holstein, Danię. Zdobiliśmy dwie prowincje w Polsce, więc to powinno nam starczyć do tego, żeby w dowolnym momencie wywhitepeace'ować tego potwora polskiego. A serio, Polska jest mega mocna ostatnio. A teraz tutaj naszą... Łok się wbiłem! Jak to wygląda? 35... 30... O Boże, mam niższe morale. Wszystko mamy niższe. No nic, trzeba będzie się wycofać. Chociaż oni mają dość pouszkadzone okręty, to może damy radę tutaj im potopić dość sporo tego. No wszyscy tracimy. Niestety im do floty coś dopłynęła, jakaś handlówka. Trudno. Więc znowu dalej nie pójdzie, ale najważniejsze jest to, że mamy Wargola i będziemy tutaj działali w tym temacie dalej. A flotą będę jeszcze coś próbował. Niestety bardzo duże bonusy teraz daje ma do floty. Bardzo ciężko ją pokonać. What? Na szczęście na lądzie nie ma takiej przewagi. To jest najważniejsze. Wargol będzie nasz, więc zawsze na propsie. What the fuck? Geneva will become a free nation? To jest coś u mnie? Reform become new state religion in this machine. Co? A ja tak nie chcę. Czekajcie, ja muszę się zastanowić. Ja pójdę tutaj w stronę mojego kościoła. Nie wiem, co to za event. Taki dość dziwny, skomplikowany. Dania? Coś za słabo. Dania coś za... Serio? What the fuck? I bunty pisantów teraz u mnie, które się lepiej biją niż wojska duńskie. Swoją drogą, nie wiem, czy wiecie, ale Dania ma teraz bardzo mocne również idee do walki. What the... O Boże, więcej buntów i problemów z buntami niż walki tutaj naszej. Z Polską wygrywamy zdecydowanie, ale to jeszcze nam się nie spieszy. Jakby to powiedzieć, udało mi się, mimo tego, że mam mniejszą flotę, zająć Sieland, GZ, boty głupie. O mój Boże, kolejne bunty. No ale to trudno, zaraz pójdziemy to tłumić. Ewidentnie idą od drugiej strony. Jak zdobędziemy Sieland, to w zasadzie możemy już kończyć wojnę z Polską, bo już Moskwa nie dołączy do Danii ponownie. Licz już jest pod okupacją, ale trzymamy dla Warscora. O nie, Moskwa mnie zdradziła i wyszła z wojny z Polską. No jak mi przykro, no. Dziękuję, Polska. Nic nie biorę od Polski, bo po prostu będziemy mieli bardzo dużą agresywną ekspansję od Danii, więc to nic nie jest mi na rękę. Na szczęście nadal mamy sojusz z Moskwą i Moskwa nie jest na mnie zła. Wyjebiście! Ktoś tu zaraz dostanie stack wipe'a, nawet kosztem mojej floty. Zobaczymy, czy nam się to uda zrobić, bo tak, oni mają minusy. Jakby im to powiedzieć... O, tak. Przegrali bitwę, dochodzi do stack wipe'a, po duńskiej armii. Ej, patrzcie, jak jej morale niszczę, czyżby oni dostali jakiegoś bankruta, 3-8 morali nagle mam. Wow, co za rzeźnia okrętów. Dobra, morale są chyba najważniejszą statystyką w tej grze. Jednak potwierdzam to info. No to Dania przegrała tą wojnę. Zapłacą nam bardzo dużo pieniążków. Zrywamy ich relacje z Moskwą oraz dostajemy te najważniejsze prowincje. Chciałbym jeszcze to, nie ukrywam. No ale bym chciał wziąć wszystko, co mam. No to taka dość duża koalicja. No, Austria jest w tej koalicji, więc odpada. Bierzemy tym razem bez tych dwóch prowincji i następnym razem, a nuż się uda zrobić coś więcej. Dobrze wojna poszła, dobrze rozegrana. Jestem zadowolony. No i ten udział w handlu lubelskim wreszcie zaczyna wyglądać dobrze. Ups, jakby to powiedzieć, ale ja tam jestem za republiką. Republiki są strasznie mocne teraz. A jak widzicie, taki władca 666 przez kilka lat naprawdę sporo punktów może wam gwarantować, więc warto jest to robić jak najlepiej, jak najszybciej. Nie chcę mieć monarchii, republika jest jak najbardziej teraz na propsie. Chociaż przydałoby się tutaj rzeczywiście jeszcze to rozwinięcie, że nam dają punkty militarne, ale jest całkiem nieźle. Dokończyliśmy idee ilościowe, no i następne weźmiemy ekonomiczne. Dodajmy sobie duńską i pomorską kulturę do akceptowanych. I powiem wam, że na ostatnim multiku, jak tam z chłopakami grałem tak środowym, takim luźniejszym dla wspierających, to odkryliśmy... Bo jakoś tego nikt wcześniej inaczej może zauważył, może nie zauważył, że Manpower in True Faith Province plus 20%. Kolejny bardzo mocny modyfikator do zwiększenia Manpowera. Jeżeli o tym nie widzieliście, to teraz obrońcą wiary naprawdę opłaca się być cały czas praktycznie. O, wojna religijna.
Po jakiej stronie mogę stanąć? Poczekaj, wiecie co? Stanę na początku po stronie katolików. Potem przejdę na protestantów. Tu jest nadal ta zrobiona mechanika i testowaliśmy też to ostatnio z chłopakami, że no, cały czas to działa. Jak dołączycie do katolików, to każdy kraj, który was nie lubi, dołączy do tej tutaj strony. Wasi sojusznicy nie powinni tutaj dołączyć. Oni powinni dołączyć dopiero w momencie, kiedy wy coś poprzecie. Więc ja zmienię tą stronę za jakiś czas. Nie wiem, co jakiś czas to można zrobić. We are already the man of the Rigby's War. Można zmienić teraz stronę? O kurde. Nie, do 58 nie można zmienić strony. Najbliższe lata to tutaj teraz będę armię zwiększał. Bardzo zwiększyliśmy nasz income. Zarabiamy już praktycznie 60 golda. No i będę się rzekował już powolutku do tej wojny religijnej, zbudując nasze armię. No taki standardowy... O, pieniążki się skończyły. 17,26. Całkiem nieźle się to spisuje. No i czas wziąć się tutaj za Moskwę. Czemu ja ją mogę za ziemię wezwać tylko jak mam u niej punkty trustu? Aha, bo Moskwa już toczy inną wojnę. No dobra, my bierzemy się zadanie. Szkoda, że zdobędą aż tyle tych prowincji, no ale trudno, my atakujemy Holsztyn, nikogo nie wzywam do tej wojny, Holsztyn sobie zajmiemy, nasze wojska są gotowe, więc już do dzieła, flota też. Tak, Szwecja, daj mi przejście, wcale nie robię na ciebie claimów, tutaj za chwilę sobie wypuszczę Norwegię jako wasala, żeby ją odbić w przyszłości. O mój Boże, ta Wielka Brytania tutaj to... Co ona tu robi? No to myślę, że taki pizil nas tutaj jak najbardziej zadowala, tym bardziej, że tak jak mówiłem... Będę chciał w tym momencie wypuścić tutaj wasala Norwegię i następnie będziemy jej odbijali praktycznie wszystko tutaj od Danii. A tutaj zobaczmy, że Osman Polska... A, kiedy ja to mogę zmienić? 58 mogą yardy. Czekajcie, czyli raz dołączę i to już nie można tak się bawić? Mam przejebane. A! Najpierw trzeba odejść. Okej. Okay. Dołączyć. Nie mam przejebane. Ale Moskwa tu dołączyła. Co za idiotka. Ale Moskwę i tak chciałem pobić, więc co mnie to. Pamiętajcie, że my mamy misję Terror in Russia, więc no, ten sojusz kiedyś musiał się skończyć. I właśnie chyba się skończył. Ups. Jeżeli film wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zostawić lajka. Oraz jeżeli chcecie być informowani o moich odcinkach, zostawcie dzwoneczek. Na wszystko.